Cześć, siemano wszystkim, tu Restless Ghost. Kolejny odcinek przygód Aloy. Syka, gdzieś sobie tutaj biega, lata, śmiga. Aha, to jesteśmy po drugiej stronie tego otworu. Tam to dwoje tych aparatów, którym oszczędziłem życia. Plan Danesza. Najbardziej międzynarodowe 30. urodziny w życiu. O! Dotrzeć do parku 5 godzin przed otwarciem. Odmawiam kiepskiego widoku na ceremonię otwarcia portalu. Obrać najkrótszą drogę do pomnika. Dzień na placu portalowym. Dziękuję. Kolejka priorytetowa VIP mojej urodziny, więc zasługuję na to, by jako pierwsza wygrać dno liczby dnia. Aha, to jakieś takie. Odbyć wycieczkę po portalu. Muszę złożyć wyrazy szacunku holosom, od których wszystko się zaczęło. Ryzyko, jakie podjęło Londra Production, pójść w kierunku retro i połączyć prawdziwe zestawy z holodinozaurami rewolucyjne. Czy bez tego istniałaby w ogóle kopuła, gdzie można grać w laserowy paintball z raptorami? No właśnie, szacunek. Napchać się z pterofrytkami z warzywnika rydziego, stopień doprawienia kosmiczny. Ach, same fryteczki zjadł. Wpaść do zbrojowni po naszywkę krwawego raptora, bo mam dzisiaj urodzinowy i chcę ją mieć. Zakończyć dzień w pierwszym rzędzie na pokazie Pompeii Pangei. Wykrzyczeć w sobie płuca, gdy Jane wyjdzie na scenę. Później wypłakać oczy, kiedy poświęci swoją szansę na powrót do domu i pobiegnie z powrotem do eksplodującego wulkanu, aby pokonać królową Rex oraz uratować Trevora. Wyrecytować z nią tę kwestię. Jak mogłam nie wrócić, czuję, że przy tobie jest moje miejsce, mój dom. To będą najlepsze urodziny w życiu. Kocham Pangea. Takie zabawy to mieli być. A teraz banda ciuli. Dobra, co tu mamy? Te zasady. O Boże, to może być dużo tego. Dobra, no ja bym się tam wyruszył z tego budyneczku, żeby odtu. Za portalem. O ile uda mi się tam wejść z powrotem, zeskoczyłem dość wysoko, ale... Sekaj, tutaj też przyszło. Dobra, ale tutaj mamy też... Ruina. To jeden z tych skarbów. Może w środku jest jakaś figurka. Uszkodzenie danych częściowe. Coś dla Dinoliczu. Od Dinoliczu. Co pozwoli sprzedać jeszcze więcej figurek i uczynić nasze życie piekłem. Dzieciaki potrzebują zabawek, żeby być cool. Dane uszkodzone. Oczywiście pomnik Jane już jest miejscem o znacznym natężeniu ruchu. Będziemy potrzebować cię do kontrolowania tłumu. To będzie brutalne, ale w skrócie brak zabawek, brak pomnika. Tam jest jakieś wejście. Hmm.
zobaczymy, jak to mogę się drapać. Nie oszukam przeznaczenia. Kolejna część parku. Feder może być w pobliżu ze stu... kluczem. Mnóstwo dinozaurów. Ludzie chyba lubili je oglądać. Atak dinozaurów miał stanowić atrakcję? No ba. Teraz was to nie cieszy, jak was dinozaur gania, ale teraz to ludzie by się u nas posrali ze szczęścia, jakby mogli tak się zabawić. Dobra, idziemy dalej, szukamy. Wiem, że to nie będzie ostatnia figurka, chyba ostatnia figurka właśnie tej. Chyba mam już cały zestaw. Ekstra. Pęgę Forever. Punkt umiejętności. Dobra, to jeszcze te do polatania. A, to mogę sobie tak wyjść. Tylko wyraź sobie dziurę. Nie da rady. Nie mogę użyć na tym przyciągacza. Możesz, tylko traf to. Tu jesteś. Tęskniłaś? Chodźmy dalej. Ten dinozaur nosi kapelusz? Podobieństwo do człowieka chyba pomagało w sprzedaży. Ciekawa taktyka. Dobre trafienie. Wiem, co się tu miało. Może szybkiego weźmiemy. Pamiętam, jak oglądałem Evelyn na tej scenie, olśniewającą pomimo całej krwi i popiołu absurdalnego scenariusza. Zawsze, gdy zerkała ukradkiem w moim kierunku, uśmiechałem się, myśląc, że patrzy tylko na mnie. Ależ się myliłem.
Czyli ona mu rogów dorobiła. Dinozaur. Kiedyś pewien wróżbita opowiadał mi o nich. Ale ten co tu robi? To chyba coś do tego holu. Tyle zachodu dla jakiejś iluzji? Inne wartości macie niż mi teraz. Inne rzeczy was jarają, ale tak, dla nas to była atrakcja. Dobra, to co to tu? Po prostu mogłem ich rozjechać wcześniej. No dobra, trochę się spieszyłem. Dużo tych symboli. Ten przypomina wulkan. Aha. Chyba na północny wschód stąd. A tamten toaleta. Choćby w ogóle nie chodzicie do toalety. To dziwne. A to podejrzewam. Mam jakieś dziwne chodzi. Jakby te kamienie. Chcemy go kamieniami wrzucać. Ale zawsze, gdy wychodziło jakieś holo o nowej bagieni, zyski wystrzeliwały w kosmos. Ludzie łykną wszystko, jeśli podasz im to w odpowiedni sposób. No to nie żyje. Łykają jak pelikany. Ale pięknie to wygląda. Wygląda jak hyżoszpon. Czyli one też poruszają się w stawach. Co tu jest? Ty prowadzisz. Ale ja już piłam, nie mogę. Co tu mamy? Raptor Raid. Holograficzna strzelnica dla zagorzałych miłośników Pangei. Oby Quen, moi nowi wierni, strzelali tu równie ślepo i chętnie jak konsumenci z XXI wieku. Strzelnica dinusiów. Coś mi się zdaje, że tu może być mała zadyma, no właśnie. Upatruj ci zabić bez pytania. Jak mogłabym nie wrócić? Jak mogłabym nie wrócić? Siostra.
zaatakujemy, wpadnie w krzyżowy ogień. Jak mogłam nie wrócić? Jestem tak zdenerwowana, że ledwo pamiętam moje kwestie. Po prostu rób, jak mówi Walter. Oczyść umysł. Zapomnij o wszystkim. O naszych przodkach, przeszłości, nawet o rodzinie. Myśl o nim. O tym, co oznacza ta chwila. O, nieźle je weszło. No dalej. Spróbuj. Jak mogłabym nie wrócić? Bycie z tobą jest jak... Znowu pomieszałam. Odpręż się. Wyobraź sobie, że tu jest. Jak za pierwszym razem na plaży. Poczuj chwałę jego obecności. Niech ona cię ogarnie. I wtedy to powiedz. Jak mogłabym nie wrócić? Bycie z tobą jest jak przynależność. Czuję się wtedy jak w domu. Och, on wybierze ciebie, na pewno. Wszyscy zostaliśmy wybrani. Trafisz do jego nowego świata niezależnie od przyszłości. Pira, Kina, już czas. Feder, wkrótce się ewakuujemy. Jasne. Drugi oddział, eskorta. A reszta czeka, aż Walter da sygnał do wyruszenia. Inna. Pamiętaj, Feder ma klucz, który na pewno nam się przyda. Właśnie. Załatwmy go. Może załatwimy je po cichu. Zobacz. Chcę zobaczyć twoje podejście. Ja po cichu? Nie do końca. Prosto w cel. No ale pierwszy nie trafił. Dobra, cichutko. Na razie nas nie widzą. Sakai się trafił. Czubek nosa, to ja cię strzeliłem. Gdy było po cichu. Akcja. Mam klucz! Nie oddalaj się! Wypuszczam strzałę!
jak się tu dostałaś. Idę! Było dwie strzały, żeby kask zdjąć, a później skarb. Nie wiem gdzie. Gdzie jesteś? Jak cię znajdę? Tam jesteś. To już wszyscy. Spróbujmy ustalić, do czego służy klucz, który znalazłam. Oby doprowadził na to moje. Londra ją sobie upatrzy. Jak może tego nie dostrzegać? No, lepiej uzupełnić zapasy, póki mogę. Czy ona tego nie chce przypadkiem? Szapki? Szapki. Mamy tu tylko broń, a tu jeszcze mamy skrzynkę, raz i skrzynkę. Dobra. Czy coś tu jeszcze? Chyba wszystko. Ślaska przeszukuje jeszcze sam ja tylko tutaj się. Lecimy inną drogę? Nie wiem. Tak się produkuje tylko. Ciebie tędy. Ten namiocik. Dobra, zapasy porobione. Możemy uciekać. Zobaczmy, co tam się dzieje. A, tu jeszcze jakiś gostek. Odwalił kitę. Czekaj, tą drogą tutaj, tak? Dobrze, tak. No to nie, to chyba jednak trzeba tam. A jak tu wskoczyć? Ej, w las nie wyjdzie. Jest ta krawędź, ale ja nie doskoczę. Ja może w ten sposób. Dobrze. Kolejny patrol. Prowadź. Raz, dwa.
trzy. Dobra, trzy strzałowcy. Na przodków. To prawdziwy labirynt. Ten był sprytny. Nie wiem, kto był co sprytny, ale obydwoje poszli. Dobra, no to tu już chyba... Tu już mamy wszystko. To jeszcze park Fangala, moglibyśmy zobaczyć. Zobaczmy. Tutaj to widmo chodzi sobie. Dobra, idziemy na widmo. Trochę postrzelać z tej nowej broni. Jeszcze raz tylko sobie zeskanuję. To chodź tutaj. Nie, że próbuję. Widma. Możemy je załatwić albo przekraść się w trawie. Więc to są te dziwne pajęcze maszyny. W rzeczywistości są jeszcze dziwniejsze. Czekaj, jak to było? Powinnam uderzyć ją w plazmę. Dobrze im tak. No i położyliśmy dwa obok siebie do spania. Raz i dwa. No nie zła ta nowa broń. Wytwórz. No dobra. Gitara. Dobra, coś tutaj potrzebujemy jeszcze. Dobra, zasoby. Tego, może być to przebicie. Co to? Kobieta w pierścieniu wygląda na ważną. Witaj w Dino Lidzbach! Grze, w której udowodnisz swoją miłość do Pangei. Prowadzę ten program i nazywam się Craig D. Young. Wrzuciliśmy do terminali 5 pytań dla naszych superfanów. Gotowi? No to jedziemy! Ile portali otwarto podczas portalowego pandemonium? Ha, to
To się chyba wiąże z figurkami, które znalazłam. No co ty? Znajdźki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jako z mrocznym. ...378 portali. O, zobaczymy. Ding, ding, ding! Dobra odpowiedź! Więc dzięki prawidłowej odpowiedzi dostajesz hologram? Dziwacznie. A co się stanie, jeśli będziesz mieć 5? Oto Evelyn, czuwająca nad parkiem. Tylko kto czuwał nad nią? Okazało się, że mój najlepszy przyjaciel. Czy byłem w błędzie, licząc na jakieś minimum cholernej lojalności? No, ktoś musiał się kobietą zajmować, jak to trzeba się będzie przekonać. No to jedziemy. Oto Dino Liczby! Następne pytanie brzmi... Ile nagranych wiadomości zawierał Mów do mnie Reggie w edycji limitowanej? O, Mów do mnie Reggie. 785 odpowiedziami. 785. 785. Prawidłowo! Jane byłaby z ciebie dumna. O, kolejny hologram. Dobra, to jedziemy dalej. Witajcie z powrotem w Dino Liczbach. Następne pytanie brzmi... Przed iloma raptorami Trevor uciekł podczas oblężenia Pangei? To patrzymy. Znajdźki. Czy to było? Pierwsze to było? Kilka godzin. Nie. Trevor Robin Pangei, którym sam stwierdził z myślą 10.51 bestii. 10. Nie, nie, nie. 10. 50. Brawo! Dobra, to lecimy. Raz, dwa, trzy. I tu tutaj. Gotowi? Oto kolejne pytanie. Pierwszej Pangei podczas pierwszego dnia pobytu w Port Techu widać identyfikator Jane. Jaki miała numer? O, no tak, no to jest pierwszy. Kiedy ułożony Jane pojawia się, była 4331. 4331. 4, 3, 3, 1. Błąd! Haha, tylko żartuję! Wygrywasz! Świetna robota! Dobra. Wprowadź kod. Doskonale, super fani! Następne pytanie brzmi: jaki był kod portalu do Pangei w
oryginalnym holofilmie o Pangei. Mhm. To chyba będzie ten, tak? Swojej konsoli i portalu 6837. 6837. Moje gratulacje! Wygrywasz Xeno liczby! Otrzymasz za to! A cóż to? Specjalna transmisja spoza portalu? Cóż, zasługujesz na to! Dzięki za grę! Kate the Young żegna się z widzami! Udało ci się! Nie mogę długo rozmawiać, ale po prostu musiałam ci to wysłać. Mogę skakać przez... Udało ci się! Nie mogę długo rozmawiać, ale po prostu musiałam ci to wysłać. Mogę skakać przez portale, gromić komandosów i polować na dinozaury. Ale w kwestii tropienia tych prehistorycznych gadów, tobie idzie to najlepiej we wszechświecie. A kurczę, królowa Rex znowu goni Trevora. Muszę wracać do polowania. Do zobaczenia w Pangei. Bez odbioru. Dlatego warto jest troszeczkę dłużej, troszeczkę więcej czasu spędzić. Na chodzeniu, szukaniu i zabawie, bo później takie ciekawostki można sobie odkryć. No liczbę. A już myślałam, że nie może się zrobić jeszcze dziwniej. Ubezpieczam cię. Ten chyba mógł mówić. Gadające jaszczury. Czemu nie? Reptylianie, moja droga, reptylianie. No tam co to? Stos. Uciekasz. No dobra. No nie, jeszcze tam się. Jakiś piekło. No te jajca podstrzyjone. No właśnie. Jak karabin maszynowy autentycznie. I do maksa on szybciutko naciąga. Co tu jeszcze mamy? Teraz możemy sobie jakoś pozbierać towar.
A strzelić się ktoś kiedyś po boku? O tak. Stosy. Jeśli będę tego potrzebować, wezmę sobie. Zasoby. Po co hologramy, skoro można mieć prawdziwe? To pewnie ozdoba. Ja sobie poradzę, spoko, łaska. No, bo jest odprysk. Pytam tylko, na jakiego to robisz. Chłopcy zwariują na ten widok. No, mamy już 22. Tylko tyle, tylko i aż. No chyba wszystko. Bo więcej tu nie ma. Przygoda Redziego. A, czyli to ten imitowany atak. Tu jeszcze przydałby się zobaczyć, co z drugiej strony. No to idziemy. Przedwieczni naprawdę lubili dinozaury. Albo wyobrażali sobie walkę z nimi? Pozostali producenci chcieli, by nowa wersja Pangei była skierowana do dzieciaków. Nigdy nie powinienem był na to pozwolić. Nawet po końcu świata Reggie wciąż sprawia katastrofalne wrażenie. Ten kolega z planu. Tam jest główny ruch. Czyli chyba nie przejdę. Nie. Kolejny patron. Prowadź. W tył głowy. Aś się zdenerwował. A tak z zaskoczenia? Tak.
Wyglądał też oszpon. Czyli one też poruszają się w stadzie. No, to już... Jeszcze raz. A co to się resetuje? Jak tam dotrzeć? Aha, dobra, tutaj. Tam, drybla się. O, wysoki jak żyraf. Mam nadzieję, że równie spokojny. Go zeżreć, może go z liściem połknąć. Jeśli Walter potrzebuje czegoś ze zbrojowni, ja to dostarczam, jasne? Tylko dlatego, że jestem ci to winna. Londra trzyma coś w zbrojowni. Może to ten budynek obok? Mam nadzieję, że się pokażą. Ci nie do walki. No. Sorry, nie trafiłem cię za pierwszym razem. Oni chyba starali się zainscenizować ostatnie starcie żołnierzy z dinozaurami. To żenujące. Ale też trochę niesamowite. Wyobraź sobie, idziesz lasem i nagle wpadasz na coś takiego. Nie strzela rakietami. Udało się znaleźć zbrojownię. Ciekawe, czy da się wejść głębiej. Zaraz zobaczymy. Będzie kogoś wytrzepać z klucza. Te drzwi mają zamek. Ciekawe, czy klucz Federa je otworzy. Tak jest, mordeczki. Tak to się właśnie robi. Dobrze. Ciekawe, co tu znajdziemy. Najpierw się przeszukuje, szpera, a dopiero później łazi. Co to jest? Spadaj. Zenicka technologia. To chyba jakiś pojemnik. Tylko na co? Masz upgrade tej rękawicy. Ciekawe, czy fokus ci się ukaże. Śmiało! No nie ma tak technologii na alkohol. To jakiś płyn. Silny zapach. Czuję go aż stąd, jak zbyt mocny alkohol, którego nie da się pić. Czyżby Polacy? Środek Zenicy? Konserwujący? Zenity to Polacy. Pytałem Nowę, co z łysymi. Powiedziała, że zamiast włosów mogą być ścinki paznokci u rąk albo u nóg. Dobrej zabawy. Czyżby łysych nie lubili? Probówki. Do eksperymentu? Może tylko do pobierania próbek?
Może patrzył zgodność DNA. Żeby mu się wszystko zgadzało. Co tu trzeba jeszcze zrobić? Zbroja, no, dobra. Trzeba od drugiej strony tu podejść. Nie za bardzo się da. Tyle w tej zbrojowni. Może później coś jeszcze się uda. No tutaj mi pokazuje. Po prostu wejść się na nie. Teraz jest taki wentylator właśnie, wejście. Właśnie, to są drzwi, ale tam są właśnie wejście. Nie wiem, jak tam dotrzeć. Może iść tu wyżej. Teraz nie wezmę tego. Chyba, że później tutaj przyjdę, jak już fabuła poleci do przodu. No tak, nie mogę tego barana wezwać. Co to jest? Przyjaciel, nie wolno przeszkadzać Walterowi w jego pracy przy wulkanie, chyba że absolutnie koniecznie. Ale jeśli poprosi o herbatę albo wino, ciastka z bladą jagodą, serwowane sterowany kontrolą dostępu znajdziecie w tym budynku. Muszę znaleźć się do Federa. Aha, dobra. Czyli to co? Według notatki to klucz Federa otworzy te drzwi. Pewnie stamtąd dostaniemy się do wulkanu. Ale mamy szczęście. Mhm. Laska jest mały problem, bo nie mam jak tam wejść. Jakoś tutaj od tej strony na górę. To dokładnie to samo. To jest chyba ten zapis. A tu gdzieś była ta wentylacja chyba.
znalazłem jakieś krzuny. No i zaraz na tym podcinek skończymy. Hej, hej, hej. Dobra, wyskakuj stąd. Kolejna strażnica. Nie myślałam, że Pira znajdzie się. Cóż, tam jest ten wulkan. Ja obstawiam tu. Ja do wulkanu. Musimy się tam dostać. To ja bym chciała rozwiązać tutaj tą zagadkę, nie tam. No dobra. No to na razie kończymy nierozwiązaną zagadką z wulkanem. O, helikopter. A jakoś tam muszę wejść. Jeszcze poszukam. Może uda się rozwiązać tą zagadkę. A teraz dzięki wszystkim za uwagę. Do następnego. Wait, wait, wait.